Dzieci z przedszkola w Śmiglu pomogły w biciu rekordu dla Niepodległej. Wraz z burmistrz Śmigla Małgorzatą Adamczak odśpiewały hymn. To akcja, w której biorą dziś udział ośrodki edukacyjne na terenie całego kraju. Wszystko po to, by pomóc uczcić stulecie niepodległości. Hymn na Śmigielskim Placu Rozstrzelanych rozbrzmiał jak w całym kraju o godzinie 11:11.